Sezony piłkarskie już są praktycznie zakończone, więc pokażę Wam dzisiaj moje przewidywania Team of the Season w FIFA 20. Pamiętajcie, że jeżeli w ciągu godziny pod tym filmem uda Wam się dobić do 100 łapek w górę, to już to będzie kolejny materiał, a także zapraszam Was na kanał Rafcia, z którym będę prowadził tą serię, oraz dla fanów Formuły 1 zapraszam Was na ligę poświęconą właśnie tej grze na Facebooku. A za 250 łapek w górę pojawi się kolejny odcinek z tej serii, a każde 40 łapek pod tym filmem dodatkowy zawodnik w kolejnym odcinku. I zostawcie koniecznie suba, jeżeli chcecie, jak te 5 osób pojawi się w kolejnym odcinku, a każda osoba, która napisze w komentarzu FIFA, dostaje ode mnie serduszko. A teraz zapraszam Was do oglądania. I zaczynamy od bramkarzy, a pierwszym z nich jest Alisson. Bramkarz ten ma bardzo dobry sezon, tak samo jak rok temu, i według mnie jest to najlepszy bramkarz z całej Premier League. I według mnie dostaje on kartę Team of the Season, której overall będzie wynosił 95 i jak to już mówiłem, jest to dla mnie pewniak jak do totsu. Drugim bramkarzem jest Kasper Schmeichel. Bramkarz ten jest bardzo ważnym punktem w Leicester City w tym sezonie i według mnie także jak najbardziej zasługuje na właśnie kartę Team of the Season. W tym sezonie zaliczył 11 czystych kont, stracił on 34 bramki, no ale także nie oszukujmy się, obrona Leicester City nie jest jakaś dobra, a często było tak, że sam bramkarz uratował mecze dla tego klubu i według mnie jak najbardziej zasługuje on na kartę Team of the Season. I przechodzimy teraz do bocznych obrońców, a pierwszym z nich jest Digne. Francuz rozgrywa bardzo dobry sezon, jest to według mnie jeden z czołowych lewych obrońców w lidze angielskiej, w tej takiej ścisłej dwójce, ponieważ no, wiele tych lewych obrońców dobrych w tej lidze po prostu nie ma. W tym sezonie strzelił on 0 bramek, zaliczył 5 asyst i według mnie taki wynik jak najbardziej zasługuje na kartę Team of the Season, gdyż jego mecze w defensywie wyglądają naprawdę bardzo dobrze. I jeżeli jesteśmy już przy lewych obrońcach, to oczywiście nie mogę zapomnieć o Robertsonie. Szkot ma kolejny świetny sezon i już trzeci rok z rzędu jest on najlepszym lewym obrońcą w całej lidze angielskiej. W tym sezonie strzelił on jedną bramkę oraz zaliczył 7 asyst, co jak na lewego obrońcę jest bardzo dobrym wynikiem i podczas meczy prezentują się bardzo dobrze i dla niego także karta TOTS to już pewnie. Pereira jest to kolejny bardzo mocny punkt Leicester City. Piłkarz ten gra bardzo dobrze, w tym sezonie strzelił on 3 bramki oraz zanotował 2 asysty. Grał on bardzo solidnie na prawej obronie, czasami nawet były mecze, kiedy grał on na właśnie lewej obronie, więc no jak najbardziej ten piłkarz ma za sobą dobry sezon, często się pokazywał dobrze w meczach, no i dla niego karta TOTS według mnie także jest już pewna. No i czas na ostatniego obrońcę w tym odcinku, a jest nim Trent Alexander-Arnold. No jest to klasa sama w sobie, popatrzcie na jego statystyki. W ciągu jednego sezonu strzelił on 2 bramki oraz zaliczył aż 12 asyst, a przypominam, jest to tylko boczny obrońca i taki wynik nie jest często spotykany. Według mnie ta karta to po prostu musi się pojawić, to nie ma innej opcji i według mnie będzie miała ona 94 overalla, a jego statystyki będą wyglądać bardzo dobrze. I przechodzimy teraz do stoperów, a pierwszym z nich jest oczywiście Virgil van Dijk. Jest to oczywiście niepodważalnie najlepszy środkowy obrońca w całej lidze angielskiej. Gra on świetnie już kolejny sezon z rzędu. W tym sezonie strzelił 4 bramki, zaliczył 1 asystę oraz zaliczył on wiele świetnych spotkań, kiedy no po prostu napastnicy oraz inni ofensywni zawodnicy z innych klubów nie dawali sobie z nim rady. No i ta karta TOS będzie wyglądała bardzo dobrze. Czy będzie lepsza od jego karty TOTY? Tego raczej nie wiem, lecz uważam, że będą to dwie tak samo świetne karty. I ostatnim środkowym obrońcą w tym odcinku jest Harry Maguire. Piłkarz ten idealnie odnalazł się w Manchester United. Radzi on sobie bardzo dobrze i uważam, że wraz z Van Dijkiem jest to drugi najlepszy stoper w całym Premier League w obecnym sezonie. Według mnie także dostaję kartę Team of the Season, która będzie wyglądała dobrze, gdyż nie oszukujemy się, jego zwykła karta nie jest w ogóle grywalna. No i myślę, że taka karta Team of the Season z jakimś stylem gry typu cień będzie naprawdę bardzo ciekawa. I przechodzimy teraz do pomocników, a pierwszym z nich jest Anderson. Piłkarz ten radzi sobie bardzo dobrze, w tym sezonie strzelił 3 bramki, zanotował 5 asyst. Nie patrząc, jest to bardzo ważna postać klubu z Liverpoolu. Bez niego środek pola nie wyglądałby tak samo. No i tak samo jak w tamtym roku, tak jak i w tym, według mnie zasługuje on na kartę Team of the Season. A na wasze zdanie co do tego zawodnika, czy zasługuje, czy nie, czekam na dole w komentarzu. Jeżeli już mówiliśmy o dobrych zawodnikach Leicester City, oczywiście nie mogę zapomnieć o Andy Deam. Piłkarz ten jako defensywny pomocnik radził sobie świetnie w tym sezonie, grał on bardzo równy sezon, bardzo dobry, no i według mnie jest to jeden z najlepszych defensywnych pomocników w całym Premier League, oczywiście po tym sezonie. Strzelił on 2 bramki, zaliczył 1 asystę, często on zaliczał właśnie te powroty do defensywy i nawet kiedy jacyś obrońcy nie zdążyli wrócić do defensywy, to ten zawodnik był na ich miejscu i ratował często jakieś tutaj niepotrzebne, stracone bramki
I tutaj to jest zawodnik, który jak najbardziej zasługuje na kartę Team of the Season. Kolejnym zawodnikiem Leicester w tym odcinku jest Maddison. Jest to bardzo dobry środkowy pomocnik ofensywny. W tym sezonie strzelił on 6 bramek i zanotował 3 asysty. Czyli sezon wykonania tego zawodnika jest jak najbardziej pozytywny. Jego karta Team of the Season także raczej pojawi się już w tej FIFA i będzie ona według mnie miała 92 overall, jego statystyki będą wyglądały bardzo dobrze i będzie to druga FIFA z rzędu, kiedy zawodnik ten dostanie kartę Team of the Season i według mnie jak najbardziej będzie to zasłużona karta, gdyż jak to i mówiłem, ma on bardzo dobry sezon. I ostatnim pomocnikiem w tym odcinku jest Kevin De Bruyne, czyli niepodważalnie najlepszy pomocnik w lidze angielskiej oraz jak i na świecie. W tym sezonie zawodnik ten strzelił 8 bramek oraz zanotował 17 asyst i to co robi ten piłkarz w klubie z Manchesteru jest naprawdę niesamowite. Często niemal on sam kreuje te wszystkie akcje dla tego klubu, no jest to zawodnik skarb dla każdego klubu i myślę, że każdy takiego zawodnika by chciał mieć w swoich szeregach. I jest to taki zawodnik, który kiedy nie dostałby karty Team of the Season, każdy by to stwierdził jako żart ze strony EA. No i według mnie oczywiście zasługuje na tą kartę, która według mnie będzie miała 97 overalla i będzie wyglądała ona genialnie. I przechodzimy teraz już do zawodników typowo ofensywnych, a pierwszym z nich jest Sterling. Zawodnik po zmianie pozycji z prawego na lewego skrzydłowego radzi sobie jeszcze bardziej niż rok temu. Zaliczył on bardzo udany sezon, strzelił on 11 bramek oraz zanotował 2 asysty i według mnie taki wynik jak najbardziej wystarczył mu na kartę Team of the Season. Będzie ona wyglądała tak samo dobrze jak rok temu. Generalnie statystyki na tej karcie wyglądają bardzo dobrze, 99 pace'a, 97 dribblingu. Jest to bardzo zwinny zawodnik, więc jak pod ten silnik gry będzie on wręcz idealny. No i według mnie zawodnik ten, jak to mówiłem, zasługuje na kartę Team of the Season. I jak jesteśmy przy lewych skrzydłowych, nie mogłem oczywiście zapomnieć o Mane, który w tym sezonie no, rozgrywa jedne z najlepszych chyba swoich sezonów w życiu. Strzelił on 14 bramek, zanotował 9 asyst i uważam, że z tego całego tria ofensywnego w Liverpoolu w tym sezonie gra on najlepiej. Dostanie, jak to mówiłem, FIFA 21 według mnie upgrade'a, ale to oczywiście nie temat na dziś, ale karta Team of the Season to jest raczej pewniak dla tego zawodnika. No i jak sami widzicie, taka karta Team of the Season jak dla niego będzie wyglądała także bardzo dobrze, gdyż te statystyki są no wyśmienite, nie patrząc. Tak samo dobre jak u Sterlinga, jak nawet nie lepsze. No i co wy sądzicie o sezonie tego zawodnika, jak o tej karcie Team of the Season? Czekam na wasze odpowiedzi oczywiście na dole. I teraz czas na Salaha, który rozegrał kolejny świetny sezon, już trzeci z rzędu dla Liverpoolu. W tym sezonie strzelił on 16 bramek oraz zanotował 6 asyst oraz cały czas prezentował tak samo wysoki poziom jak zwykle. Jest to zawodnik, który już no po prostu samą formą pokazuje, jak świetnie sobie radzi na boisku, no i czy może on jeszcze większy progres zaliczyć niż ma obecnie? No szczerze mówiąc wątpię. Jest to zawodnik, który już może powoli przymierzać się do następcy jakiegoś Messiego i tak dalej, jeżeli on skończy karierę. No ale na razie nie wybiegajmy aż tak bardzo do przyszłości, zostajemy co się będzie działo w najbliższych miesiącach i według mnie tak będzie wyglądała karta Team of the Season tego zawodnika. I czas na ostatniego zawodnika z Leicester City w tym odcinku, a jest nim Jamie Vardy. No to jest taki zawodnik, który ciągnie te Leicester City kolejny sezon z rzędu, chociaż mówiłem, że inni zawodnicy zagrali świetny sezon dla tego klubu. To jednak Vardy jest tym napastnikiem, który no po prostu pokazuje, że jest to jeden z najważniejszych zawodników. Nawet można chyba powiedzieć w historii tego klubu. W tym sezonie strzelił on 19 bramek oraz zaliczył 4 asysty, co jest bardzo dobrym wynikiem. No i według mnie no, to będzie jego kolejna karta Team of the Season w FIFA, która będzie wyglądała także bardzo dobrze. Tutaj na szczęście jego dribbling zostanie zwiększony, bo jest to chyba największy mankament w tej FIFA. No co, w tym sezonie został nawet wybrany raz najlepszym zawodnikiem miesiąca, dostał on tych kilka informów i tak dalej, więc jego karta Team of the Season także jest tutaj no bardziej niż pewna. I przechodzimy teraz do dwóch napastników w tym odcinku, a pierwszym z nich jest Aubameyang. No jest to jeden z najniższych zawodników Arsenalu, który w tym sezonie gra na jeszcze wysokim poziomie, strzelił on 17 bramek oraz zanotował jedną asystę. No i nie oszukujmy się, gdyby nie on, no to myślę, że Arsenal by naprawdę był jeszcze niżej w tabeli, chociaż teraz są bardzo nisko. Czy zawodnik ten w przyszłym sezonie jeszcze będzie grał w tym klubie? Szczerze mówiąc wątpię, gdyż ten no, klub nie patrząc troszkę upada, lecz kartę Team of the Season za ten sezon jak najbardziej według mnie dostanie. Będzie miała ona 96 overalla, no i sami zobaczcie, że ta karta będzie po prostu bestialsko wyglądać. No i myślę, że no to będzie już pewniak, jeżeli chodzi o składy jakichś takich lepszych graczy, no gdyż nie ma chyba po prostu słabej statystyki na swojej karcie. I następnym napastnikiem w tym odcinku jest Sergio Aguero.
No to jest tak, że już żywa legenda Manchesteru City, no i nie wiem, czy był jakikolwiek krok od, nie wiem, FIFA 14, kiedy ten zawodnik nie był w Team of the Season, no po prostu to jest piłkarz, który co roku trzyma równą formę, zawsze strzelał mnóstwo bramek, w tym sezonie strzelił ich 16 oraz zanotował 3 asysty. No myślę, że to jest zawodnik, bez którego City no grałby o wiele gorzej, gdyż no to jest no zawodnik, którego ciężko będzie zastąpić. Jest ten Jesus, który próbuje, lecz no pomimo tego no ciężko jest takiego zawodnika po prostu, jak to już mówiłem, zastąpić. Gdyż no to samo mówi za siebie, no jeżeli zawodnik co roku dostaje kartę Team of the Season, prawie co roku jest w tej piątce najlepszych strzelców w lidze angielskiej, no to jest według mnie już legendarny napastnik dla takiej ligi, no i na pewno najlepszy napastnik w historii Manchesteru City. Więc jak mogli się tutaj wywnioskować z tego, co mówię, no według mnie jest to także pewniak do Team of the Season w tym roku, no i jego karta także będzie wyglądała bardzo dobrze, no i w końcu nadrobi ona ten spadek jego pace'a, który nie wiadomo czemu został dodany do tej gry, lecz na jego karta Team of the Season będzie naprawdę bardzo grywalna, no i na pewno będę chciał zagrać taką kartą, jeżeli oczywiście ją dostanie, bo jej może tutaj znowu coś takiego zrobić, no ale o tym oczywiście dzisiaj nie mówmy. I ostatnim już zawodnikiem w tym odcinku jest Marcus Rashford, ten młody Anglik, kolejny rok z rzędu z nas wszystkich zaskakuje swoją formą, jest to no jeden także z silniejszych punktów w Manchester United, zawodnik ten no jest najlepszy na pewno napastnikiem w tym klubie, gdyż no jest o wiele lepszy od Martiala i tak dalej. W obecnym sezonie strzelił 14 bramek oraz zanotował 4 asysty, no do roku tego prawdopodobnie nie będzie miał już szansy poprawić, gdyż wątpię, że Premier League będzie jeszcze rozgrywane w tym sezonie, chociaż mam nadzieję, że będę się mylił. I co, no i według mnie także dostają swoją kartę Team of the Season, która będzie grywalna, jego zwykła karta już była bardzo grywalna i naprawdę do dzisiaj, jeżeli ktoś gra jakimś tanim składem i ma Rashforda, to cały czas potrafi zagrozić tym lepszym składom, więc no sami pomyślcie sobie, jak grywalna będzie jego karta Team of the Season. No i to była ostatnia karta w tym odcinku, a tutaj mam dla was takiego bonusa, żebyście pisali, komu brakowało w tym odcinku, ponieważ oczywiście mogłem o kimś zapomnieć, więc co, no tak, to mówiłem, ostatni zawodnik w tym odcinku i to miano przysługuje dla Marcusa Rashforda. Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że film wam się spodobał, pamiętajcie, że za 250 łapek w górę pojawi się kolejny odcinek z tej serii, a każde 40 łapek pod tym filmem dodatkowy zawodnik w kolejnym odcinku. Napiszcie, komu brakowało w tym odcinku. Dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie. Cześć! Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket.